Halo, halo, siemanko, Karol Synolec, Jeziorak TV. Zapraszam Was, kochani, do obejrzenia kolejnego odcinka programu Porozmawiajmy o... A dzisiaj porozmawiamy o Kamilu Jędrzejewskim. Witam wszystkich serdecznie. Cześć, Karol. Witam, cześć. Stresujesz się? Nie ma przed czym w ogóle. Całkowity luz. Jest okej. Okay. No to bardzo mnie cieszy. Co skłoniło Ciebie do powrotu do Jezioraka? Miasto, sam klub, to, że jestem z Iławy, 9 lat, jak dobrze liczę, minęło od tego, kiedy powróciłem do klubu. Chłopacy, z którym się bardzo dobrze znam, z trenerem, z Wojtkiem mieliśmy okazję razem grać w starcie działowym. Już nie pamiętam przez jaki okres czasu, ale to był fajny okres, gdzie zrobiliśmy fajne wyniki. Myślę, że to są najważniejsze aspekty. Czas było wrócić po prostu do domu. A jak oceniasz aktualny sezon we Twoim wykonaniu, a także drużyny? Zacznę od drużyny, bo to jest zdecydowanie lepiej niż mówić o swojej osobie. No jesteśmy liderem, nie wyobrażamy sobie, żeby było inaczej. No jesteśmy pewni swoich umiejętności i będziemy robić wszystko, żeby kolejne mecze również kończyły się zwycięstwami. Ten jeden nieszczęsny remis ze Zwierzewem, no zdarza się, no zawsze przyjdzie jakiś moment. Szkoda, że to już było na samym początku rozgrywek. No to była chyba czwarta kolejka. Ale dalej mamy kolejną serię samych zwycięstw. Ja sobie nie wyobrażam, żeby w każdym kolejnym spotkaniu nie walczyć o 3 punkty. Będziemy robić wszystko, żeby zadowolić wszystkich kibiców, bo to oni są najważniejsi w tej naszej całej rodzinie Jezioraka. A jeśli chodzi o moją osobę, to jestem krytykiem wobec samego siebie. Na 5 wpuszczonych bramek 3 zdecydowanie biorę na siebie. Wiem, jakie to mecze były. Radomiak Radomno, Huragan Morąg i Dom Kadyny, gdzie to już była 90 minuta. Doliczony czas gry zresztą. No a to już był ten brak koncentracji też. Nie wspominając o nieszczęśliwej bramce w pucharowym meczu z Wikielcem. A pamiętasz, ile miałeś lat, jak zacząłeś trenować? Tak. Pamiętam, jak mój świętej pamięci tata razem z mamą mnie zaprowadzili na trening jeszcze na stare boisko piątki, szkoły podstawowej numer 5, do trenera Marka Zakrzewskiego. A ja miałem wtedy 7 lat? 7-8 lat. Tak, to wtedy było, kiedy rozpocząłem swoją przygodę i co najlepsze, nie zacząłem od razu od pozycji bramkarza. A na jakiej? Na początku grałem na lewej pomocy, potem jeszcze młodzik chyba? Nie, może wcześniej. Na pozycji środkowego pomocnika, no ale to było już od trenera Leszka Czarkowskiego. Był jeden trening, gdzie nie było bramkarza, no i ja się zmusiłem, żeby stanąć na bramkę. Stanąłem, spodobało mi się, tak jest do dziś. Nie wyobrażam sobie, żeby grać na innej pozycji, chociaż czasami gdzieś tam, wiadomo, dla fanu, dla śmiechu gdzieś tam z kolegami można wyjść, pograć w polu, pocieszyć się, strzelić bramkę. Ale bramka to jest ta pozycja, której się najlepiej czuję. Wielu bramkarzy ma takie, powiedzmy, swoje rytuały przed meczem. Ty masz również taki swój typowy, bardzo oryginalny. Tak, Całowanie słupków, ale ponoć jeszcze inny. Jeszcze inny? Mam chyba 3 takie rytuały. 3 rytuały. Gdzieś zawsze jest tak. Całowanie słupków to jest raz. 2, zawsze przed meczem biorę też na boisku piłkę, już jak wchodzimy na boisko i sprawdzam sobie piłeczkę, już na boisku, a nie w tunelu.
3, jak zawsze to robię, to zdejmuję swój naszyjnik. Żegnam się, całuję go. No to są takie trzy rytuały, chyba że masz jakiś inny, który ja może nie zauważyłem. Nie, chyba nie. Chyba nie? To są te trzy, które zawsze robię przed meczem. Nie wiem, no taką jak pewność bardziej, tak? Wtedy mam, ale nie wstydzę się tego. To jest może fajne, może śmieszne, to całowanie słupków, ale dużo piłkarzy tak ma. I dodaję też jakieś takiej pewności, tak? Zdecydowanie. Zdecydowanie pewności takiej, no gdzieś tam już to jest przyzwyczajenie, jest ta myśl. Czasami jest ta, aha, nie zrobiłeś tego. No i co teraz będzie? No, gdzieś tam przechodzi. Kilka razy. Ale staram się o tym nie zapominać. Ale co najważniejsze, żeby skupić się już na samym meczu, te rytuały to są tylko dodatkiem do tego. Jaka była do tej pory twoja, powiedzmy, taka najlepsza interwencja w meczu, którą pamiętasz? Nie chcę być skromny, nieskromny, ale no, był wiadomo, no, każdy bramkarz ma kilka tych interwencji, ale wiadomo, że dla bramkarza jest najważniejsze jest obrona rzutu karnego, a co mi się jeszcze udało, to w meczu, jak broniłem w starcie Działdowo, graliśmy mecz jeszcze wtedy z Olimpią 2004 Elbląg i Anton Kołosow strzelał mi karnego, którego wybroniłem. I dodatkowo poszedłem za piłką i wybroniłem jeszcze, dobrze pamiętam, Kamila Kopyckiego, mojego rówieśnika, który grał w tamtym okresie, w Olimpii 2004. Dobitkę wybroniłem z bliskiej odległości. No to taka była, no, dla mnie bardzo fajna interwencja, tak, którą zapamiętałem. Ten mecz też wygraliśmy, zagraliśmy bardzo dobre spotkanie. I tak mi chyba ten na myśl przychodzi tylko ta interwencja w tym momencie. Na pewno gdzieś tam się zdarzały jakieś inne, ale tą pamiętam bardzo dobrze. Pamiętasz swój debiut w pierwszej drużynie Jeziorака? Tak, pamiętam. Zastąpiłem wtedy Tomka Staniszewskiego, którego pozdrawiam. To był mecz, kurczę, właśnie to było chyba z DKS-em Dobre Miasto, bo wtedy wygraliśmy 2-0. Tak, to było wtedy, to był pierwszy mecz 2-0, bo później się jeszcze przydarzył w kolejnym sezonie, chyba to był sezon później, albo w tym samym też był mecz z Wrągowią, Wrągowo. Też udało się zagrać na 0, też mecz u siebie, 1-0 wygraliśmy wtedy. I wtedy bramkę strzelił, pamiętasz kto? Nie, w tym momencie nie jestem w stanie powiedzieć. Ale pamiętam, że ten mecz był chyba grany. Mrągowie wtedy prowadził świętej pamięci chyba trener Andrzej Biedrzycki. Być może, tak. Chyba. I to był mecz po meczu z Grupinem. Tak, zgadza się. To na pewno było po meczu pucharowym z Grupinem. Pamiętam. Czyli wtedy były także spore emocje. Spore emocje, bo bardziej były spore emocje, jak graliśmy mecz pucharowy, gdzie Tomek zagrał mecz życia, a gdzieś tam chyba wtedy miał jakiś uraz i trochę kazał mi się rozgrzewać, a ja 16-latek, wiadomo. No stresik był i to mocny, no, ale dobrze, że Tomek wytrzymał to i jeszcze był najlepszym zawodnikiem na boisku. Ile meczy do tej pory rozegrałeś w pierwszej drużynie Jeziorака? W pierwszej drużynie Jeziorака. Od samego początku. Od samego początku to mamy mecze oficjalne oczywiście. Tak, oczywiście. Dwa mecze w czwartej lidze DKS Dobre Miasto Mrągowie, Mrągowo. Mecz pucharowy z Jelingami Zalewo. To jest 3. W drugiej lidze nie wystąpiłem, bo już odszedłem. No i dopiero? Dopiero teraz te 10 spotkań plus mecze pucharowe, więc w sumie mało takich oficjalnych spotkań, jest 17 tego. No ale wtedy nie miałem zbytnio okazji do bronienia, był Tomek Staniszewski, dla mnie jeden z najlepszych bramkarzy, jacy byli w Jezioraку i miałem tą okazję uczyć się od niego. I gdzieś tam pewne zachowania, czasami może wariackie, zostały po nim. Ale bramkarz chyba musi być wariatem. No zdecydowanie. Może na co dzień jestem
spokojny, chociaż no nie, znajomi będą się śmiać. Nie, nie jestem spokojny. jestem wariat, ale to przy swoich znajomych, tak, gdzieś tam bliskich. Ale poza tym naprawdę tak, trzeba być wariatem. Nie można być normalnym. Ktoś, kto się rzuca gdzieś tam pod nogi zawodnika i tak dalej, to ktoś, kto nie zna się na piłce, to twierdzi faktycznie, że bramkarz jest niezbyt normalny, jest nieprzewidywalny. A czy pamiętasz najśmieszniejszą bramkę, jaką straciłeś do tej pory? Tak, tak jak wspomniałem, jestem krytykiem wobec samego siebie. Pamiętam takie bramki i to był mecz 1/16 mistrzostw Polski, po tym jak zdobyliśmy mistrzostwo województwa warmińsko-mazurskiego w juniorze starszym. I to było z SMS-em Łódź, gdzie tutaj przegraliśmy pierwszy mecz 4-0. Piłka, no był zwykły strzał, ja już kołyskę zrobiłem, zrobiła kozioł, ja już zrobiłem kołyskę. Już leżałem, piłka nade mną, gdzieś tam po rękach. No śmieszna sytuacja, no bo bramkarz albo musi mocniej stać na nogach, albo po prostu później zareagować i spokojnie ją złapać. Ja gdzieś tam już później leżałem, kozioł się zrobił przede mną i jeszcze wpadła. No, na pewno, to chyba jedna z takich dla mnie najbardziej takich śmiesznych bramek. Nie ma się czym chwalić, ale no zdarza się, no. Na pozycji bramkarza są różne sytuacje. Nie wiadomo, co się zawsze stanie. Trzeba być zawsze skoncentrowany. A nie zawsze ta koncentracja jest w pełni optymalna. Cierpliwość to twoja dobra strona? Zależy, czy na treningu, czy w życiu prywatnym. Bo chyba w życiu prywatnym, nie wiem, to zależy chyba od sytuacji, ale zdarza mi się nie być cierpliwym, nie. Gotuję się czasami, niepotrzebnie. Za szybko reaguję, a potem stwierdzam, że trochę chyba za szybko kolego. Dlatego wracam do tej sytuacji, przemyślę drugi raz i jest zupełnie inaczej. Ale ogólnie to wiadomo, jak to każdy mówi, stara się być tym cierpliwym, ale to jest tak pół na pół. Co cechuje dobrego bramkarza? Co cechuje dobrego bramkarza? Przewidywalność. Przewidywalność zdecydowanie w sytuacji boiskowych. Bramkarz musi szybciej już zareagować, już wiedzieć, co się stanie, co się może stać. I dla mnie to chyba powinna być najważniejsza cecha u bramkarza. Nie cechy czysto fizyczne, typu wzrost, bo teraz ja też nie grzeszę wzrostem jak na pozycję bramkarza. Są bramkarze w podobnym wzroście, ale ta przewidywalność jest, no i koncentracja przez ponad 90 minut cały czas, to są najbardziej odpowiednie cechy, które powinien mieć każdy bramkarz. Kto jest twoim idolem jako bramkarz? Idolem jako bramkarz? Ciężko, w tych czasach jest ta pozycja się tak rozwinęła, jest tylu dobrych bramkarzy na całym świecie i w każdej lidze jest tam jakiś dobry bramkarz. W każdej lidze zagranicznej mogę wymienić bramkarza, który mi się najbardziej podobał grę. Ja najbardziej tak. Nie, którego najbardziej cenię, bo w lidze hiszpańskiej, no jestem kibicem Barcelony, więc Ter Stegen, no na początku miał problemy, ale później ta gra nogą, no na przedpolu też gorzej idzie, tak jak i mi. Ale jemu na przedpolu już idzie gorzej, ale gra nogą, no chciałbym mieć taką, tak grać nogami tak jak on. Zwinność, jeszcze też z ligi hiszpańskiej, no Keylor Navas. No zdecydowanie bardzo dobry bramkarz, a samo doświadczenie i ta przewidywalność tych sytuacji, no tak jak wspomniałem, Gianluigi Buffon. A z polskich bramkarzy to był Artur Golz, jego sytuacja sam na sam. Ten pajacyk, który zawsze, który robił i wiedział, kiedy go zrobić, bo nie zawsze trzeba go robić. No to chyba to są ci bramkarze, na których się zwraca. No w lidze angielskiej DH. Bardzo chyba najlepszy bramkarz, chyba że o którym zapomniałem, ale nie, Oliver Kahn, no dla mnie to tylko ja go pamiętam, jak był
Wariatem. I to takim mocnym. Ale wariatem też właśnie Artur, bo od czasy z Celtiku przecież to robił z obrońcami. Jak łapał za szyję i powiedział, co on sobie myśli na jego temat. No to chyba, chyba oni, no bo no więcej nie znajdę. Jest dużo, mówię, tak jak wspomniałem. Dużo jest bramkarzy, grających na bardzo wysokim poziomie i ciężko to ja teraz tak stwierdzić. Kto mógłby być idolem, tak? Jaki kolor lubisz najbardziej? Niebieski, zdecydowanie. Nie mówię przez to, że barwy nasze, tak, że biało-niebieskie, ale chyba niebieski. Sam kiedyś mnie broniłem w stroju niebieskim. No chyba tak, też związany z miastem. Ale ogólnie niebieski to jakiś ten kolor, który najbardziej mi się podoba. Niebieski, granatowy. Tak. Co skłoniło ciebie do zakupienia słynnej już żółtej walizki? Nie wiem, od kogo to pytanie wyszło. Tak, chłopacy, pozdrawiam was. Szczególnie trenera Wojtka. To skłoniło mnie. No może Wojtek, od ciebie jest to pytanie, ale nie, pewnie nie. Ten kolor walizki. Może dlatego, żeby była widoczna? Jak gdzieś, czy wylatuję, czy gdzieś wyjeżdżam? No to żeby była widoczna po prostu, no. Nie, że ma być ładna, no ma być widoczna dla mnie i dlatego, ale tak, chłopacy, jeszcze raz dzięki za pytanie. Także odpowiadam. Ale ma być widoczna. Kiedy uznasz, że jesteś spełniony jako bramkarz? Jako bramkarz spełniony. Wiek mój już, który mam, 28 lat, to podobno jeszcze to nie jest najlepszy wiek dla bramkarza, więc podobno mi zostaje jeszcze dużo do bronienia. Więc chyba jeszcze nie jestem spełniony. No nie było takiej okazji. Może no, mieliśmy okazję w starcie dziobdowo awansu do drugiej ligi z wielu względów. I bardzo dobrze, dobra decyzja była, że nie podjęliśmy tej walki w drugiej lidze ze względów finansowych. Może tam, jakbym miał okazję zagrać, może gdzieś tam by ktoś mnie jeszcze zauważył, może by inaczej się to potoczyło. Ale może to jest jeszcze czas na to, żeby tutaj z chłopakami zrobić jeden awans gdzieś tam później. No to są marzenia, wiadomo, ale skupiamy się tylko i wyłącznie na tym, co jest teraz. Nie będę myślał, czy jestem spełniony, czy nie. Robię swoje. Mam jeszcze, oprócz bronienia, jestem trenerem jednej grupy młodzieżowej. Tam może się też spełnię. Dlatego nie, to jeszcze nie ten czas, nie czuję się spełniony i nie, może to jeszcze przyjdzie. Teraz pytanie niespodzianka. Czekam z niecierpliwością. Już sobie podam tutaj. Są przygotowane trzy koperty. Okej. Możesz wylosować tylko jedną. Dobra. A jak będzie mocno kontrowersyjne, dobra. A jest odpowiedź po minor? Niestety nie. Nie ma. Dobra. Pierwsza masz z mojej lewej. I od razu otwieram. Tak jest. To idzie do niszczarki. Te dwie koperty. Masz do wyboru cztery opcje. Musisz wybrać tylko jedną. Dobrze, zaraz przeczytam na górze. No, na czasie widzę, także przeczytam pytanie premium. Wyobraź sobie, że masz, że jest mecz Jezioraka, komentuje Tomasz Hajto. Jest pierwsza połowa, a Hajto mówi, im dalej w las, tym wyższe drzewa. Mieli 3-4 groźne strzały, z czego dwa były groźne. Robi się tak zwany sandwich, czyli jeden za nim, drugi przed nim i czwarta, graj z kija przez Kamila. Nie, czwarte, odpuśćmy, że tam jest moje imię, nie. Ale im dalej w las, tym wyższe drzewa. Zdecydowanie jest moim faworytem, dlatego odpowiadam, im dalej w las, tym wyższe drzewa. Dzięki. Pozdrawiamy Tomasza Hajtę. Pozdrawiamy.
pana Tomka Hajtę. Pana komentarz. Jest zdecydowanie najlepszy, tylko szkoda, że już nie usłyszymy. Dobra, to teraz na samo zakończenie, na sam koniec, czy chciałbyś jeszcze coś od siebie dodać? Może pozdrowić kogoś? Pozdrawiam wszystkich moich znajomych. Ja wiem, że wy już czekacie na ten odcinek. Będziecie mieli mnóstwo komentarzy. Wy wiecie, o kim mówię. Poza tym pozdrawiam wszystkich kibiców Jezioraka, całą rodzinę Jezioraka. Zapraszam wszystkich na nasze spotkania, na nasze mecze. Kibicujcie nam. Pozdrawiam tych najwierniejszych kibiców, którzy są z nami na dobre i na złe, kibicują nam. No i chłopaków zespołu. Mam nadzieję, że też będziecie mieli uciechę z tego programu. Pozdrawiam.